obok tutaj, proszę, obok pastora. Po prawej. O. Nie da się chyba. Dziękuję. Zwalc. Bóg zapłać. O, jest. Jak się czujesz? Dobra. Jak twoja szyja? A, szwy mam, ale wiesz, jak prawdziwy bandita teraz, znaczy ten. Słuchaj. Męczennik. Słuchaj. Słucham pana. Słuchaj. No. Mary Jane. Trzeba znaleźć. Mary Jane. Kolega ma. Oferuje nagrodę pieniężną dla osoby, która znajdzie Mary Jane. Mary Jane. Witam, witam. Jak w ogóle wygląda, proszę pana. O, jest, jest, jest. Dobrze, witam. Witam. Dzień dobry. Pani Mary? Zapraszamy do kościoła. Jestem, witam, dzień dobry. Zapraszamy do kościoła. Co jest? Ej, pastora! Pastora! Kurde, pastora? Który to bije? Uważaj, bo komuś krzywdę zrobisz. Tylko nie wierzę! Ty niedowiarku, ty antychryście jeden! Dawaj go, dobrze, leży. Nie mnie, nie mnie! O! Znajdź wiarę w sercu. No, unlucky kolego. To jest ta z Burgerszyta? Wszyscy do kościoła, zapraszam. A ty jeszcze będziesz tam pracował? A co? Dobra. Czy to jest na pewno Mary Jane? Chat, błagam. Żebyśmy nie szukali kogoś nieistniejącego. Tak, podoba ci się to? Mary Jane, Marie Jane. Dzięki, dzięki, chodź. To spoko. Przeczyścić kielich? Tak, tak, tak. Dobrze. Chodź, przeczyścić kielich. Chodź ze mną, Walej, chodź tutaj, na tym. W porządku. Zebraliśmy się tu dziś w jednej bardzo ważnej sprawie. Będzie trzeba odnaleźć Mary Jane. Jest to sytuacja priorytetowa na teraz. Muszę jej przekazać sztylet w zamian za skarby. Kto to jest Mary Jane, jeżeli można spytać? Dziękuję, dziękuję, Dorianku. Mary Jane jest to córka... Daj naleję. Księdza, ojca Mateusza, który niestety zginął. Jego ostatnią wolą było to, abym przekazał sztylet jego córce. Dlatego prosimy wszystkich o zmobilizowanie się. O zmobilizowanie się i znalezienie Mary Jane. Jak z tego horroru, pamiętacie? Mary Jane? Tak. A mogę się o coś spytać? Tak. Jak ona wygląda? Nie wiem. Właśnie, to chyba kluczowa informacja. Musimy zlokalizować i poznać tę informację. Znamy tylko imię i nazwisko. Szukamy na ślepo. Tak. Na pewno nie jest gruba, jest chuda, tak jak wy, szczupła i ładna. Dlaczego? Bo wszystkie dziewczyny tutaj tak wyglądają. No dobra. To jest dobra poszlaka. To jest jakaś poszlaka. Stara się. Dobrze. No dobra, a rozdzielamy się, czy... Nie. Jesteśmy jedną kulą. No szukam. Jestem w kasztorze, myślałam się... Czekajcie, muszę założyć okulary. Ty z telefonu korzystasz, ja mam kasztorze? Pytanie. Tak. Mogę na chwilę, na boczek? Oczywiście. Coś mi tutaj się Ja mam pytanie. Tak? Bo to jest poważna... Wydaje mi się poważna akcja, tak, prawda? Tak, tak. To co tu robi dziewczyna z burgerem na głowie? Ja mam przyjaźń, jak chcesz. Dobra, to czekaj tam. Tam gdzie byłaś, co tam jesteś, tak? Skype trochę za głośno. A, przepraszam. Przeszkadzamy ci w czymś? Przeszkadzamy ci w czymś? Burgerze? Nie, łbie? Przepraszam bardzo, zajmij ale... to gówno, jak jesteś w miejscu świętym. Tak nie mówić. Proszę to nie no, tak nie mówić. Spokojnie, koleżanko, spokojnie. No, od razu lepiej. Pani Karolka dzwoni, że pan Erwin po nią nie przyjechał i... Pocałuj. O? Przepraszam bardzo, kim jest kurwa Cygnet pan Erwin, pocałuj. Żeby jeździć po panią Karotkę? O! No? Pastorem jestem. Mary Jane musimy znaleźć. Dobrze, daj mi samochód, ja pojadę. Rozdzielmy się. Jedna osoba, jedna grupa do szpitala, druga osoba po tą F-kę. To ja. Trzecia grupa musi pojechać do szpitala i sprawdzić, że ze Mary Jane ja tam mogę, nie leży. Ja mogę iść zwalić. Raportowany mam być SMS-owo co dwie minuty, co się dzieje. A to numer potrzebuję. Dobrze, chodź stan. Samochód też potrzebuję. Kupiłem. Super, cieszę się, bardzo ładna. Otwórz to.
To nie moje. Czyje to? Nie wiem. Burger Lady. Burger to, Lady, otwórz samochód. No właśnie, nie możemy tak się nosić. Ale to moje. Włoska firma, co? Otwórz, Sanu, proszę, otwórz. Co? Ja poprowadzę, polecimy. O kurde, to są tylko dwa miejsca. Sky, no to... my byśmy pojechały do szpitala wtedy. Wola Boża jest nam nieznana. Ja poprowadzę i pojadę z tobą, pani Burger. Trzeba kupić, chodź, zrzucimy na jeden samochód. A, dobra, dawaj. Walerii pojedzie tym samochodem do szpitala. To Dorian. Może ja i Sky pojedziemy tutaj. Jak ja cię kocham, gdyby nie ty, nic by nie było. Co mam zrobić? Czym jedziemy? Jakąś sieć kontaktów trzeba otworzyć. Trzeba. Proszę ostrożnie. Nowe auto. Nie, to nie, to tak. numer, oczywiście, moje. Już daję. No dobrze, to w takim razie szybko chyba jedziemy do szpitala. Masz to? O, dobra, mam. Napisz mi SMS-a. Dzięki, dobra. Jedziemy. Proszę ostrożnie, to nowe auto. O cholera, jak się tym jeździ, ty! O! Fajne, co? No? Dobra, na luzie, jedziemy. Radyjko jakieś, wiesz o co chodzi, nie? Ja jestem głucha, niestety, wiesz. Słuchaj mnie, Sky. No? A po Ewę kto pojechał? No my! A to ona do bagaria? No. Dobra. Ale pościg. Ty! Ja wiem, kto ma ten złom. Złom? Nie, mi prawie przyjechali dzisiaj. Co jest? A. Jak się odbiera? Odrzuciłem. Cześć, to ja. A, cześć. Bo ty nie wiesz nawet, gdzie jechać, cześć, nie? Cześć, no to na razie. No, na razie. Na razie. Dobra, ja wiem, gdzie jechać. Ja zadzwonię do niej. Gdzieś się łódki bierze. Już ci zaznaczyłam na GPS-ie, jedzie. Dobra, jadę tam. Ja. Co to było? Wracam do miasta na pełnej. O nie! O. Spokojnie, odklepię się. Lecimy, widzowie. Z drogi dla pastora, kurde, dla pastora! Jezu! Może mi... Pensja na razie wynosi zero, ale miał być jakieś dofinansowanie. Tam stała! Gdzie? Była prosty. Gdzie? Tam stała, za nami! Za nami? No to dobra, no zejdę. Za nami. Tam jest, no. Ja nie... Aha, tutaj. Tu, no, stoi. Siema, wsiadaj, Siema. Do bagaja. Co? No musisz, do bagaja niestety, nie mamy miejsca. Ale przecież jak ja mam tam wejść? No, pewnie, no. Ja wiem jak. O kurde, ty czekaj. Co jest? To. No co ty robisz? Testuję. Przewietrza ci. Zajebiście. Ale kurde technologie, powiem wam normalnie. Kiedyś to tak nie było. Trochę mi tu gorąco. Do cholery jasnej. Chyba ja bym wolała być w tym bagażniku, żeby nie patrzeć na to. Wypadnie! Ermin! No gorąco to nie gorąco, no Jezus Maria, no nie wiem, no... No kurde, ja się tu zapieram! No ja co? Zamknij, proszę! Dobrze. To wypadnę, zamknij! No, już lepiej. Co? Pisze, chwila. Dobra, Ermin! Co? Nie, co tam się szkodzą, otrzymałem powietrze! Co? Się szkodzę! Paragi? Czy ja Doriana nie zapisałem? Ty rozumiesz się? Odśwież się! Odśwież się? Duszę się, powiedziała! A. Przecież mam. Ty, czekaj, Ewka.
dupę. Czekaj, dupę? czekaj. Co tam się dzieje? No, co się dzieje? Czekaj. Ja też chcę, ja zrobię zdjęcie szefowi, wyślę jak wyglądam, bo będzie zadowolony. Co wy robicie? Ja zdjęcie robię. A ty, Erwin? Nic. Dobra, dawaj. Wsiadamy, nie ma czasu. A mogę w aucie sobie zrobić selfie? No, pewnie tak, dobra, jedziemy. Robię se, jakieś ładne. No Boże, jeszcze przesadzą włosy! FK, nie panikuj, bo wiesz, nie? No właśnie. Na pełnej. Żyjesz tam, nadzieję, FK? Że... Poko randka to wychodzi, nie? W klasztorze. Pierwsza randka. No. A kto z kim? No ja z tobą. A ty jesteś ten, lesbijką? Czy biseksualna? Zapraszam. No, jestem. Ale mam nadzieję, że tutaj pastor akceptuje wszystkich. Dobra. Chyba, że to długo nie zajmie. Dobra, no. I co tam? Co ci się w oko stało? Nic. A, o Jezu, co mi się nie stało? A tak za 10 minutek, co? Bo jedną rzecz musimy szybko załatwić. Dzięki bardzo, na razie. Panowie, no trzeba otworzyć tego Porszaka, no ja pierdzielę. A znaleźliśmy, czy nie? Przepraszam, bo to była cała... Chodź, no. Co z Mary Jane? Dobra, chodźmy do... Dobra, chodźmy do klasztoru. Do klasztoru czy na zakrystię? No, na zakrystię. Na zakrystię, go. No tu! Dobra. O, no. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie. Witam. Słuchajcie. Mam pomysł. Kojarzycie, że Mary Jane ogarnia się tak, że trzeba ją wywołać ze świeczkami? Aaa, to jest ta krwawa Mary. To ja wiem jak, to i katakumby są. Pięć razy trzeba w lustrze. Pięć razy, no, dobrze mówi. W ogóle nie znam. Chodźmy do Mary Jane. Ale dobrze mówisz. I chodźmy do katakumb i zrobimy rytuał. Dobrze. Dobra. Panowie, bo wy jesteście tutaj zaprzysiężeni, tak? Mhm. Właśnie oficjalnie chyba nie. No. Dobrze. Najpierw będzie zaprzysiężenie, chodźcie. Dzień dobry, panie w ogóle, Sad mam na imię. Dobry, Skyhope. Bardzo mi miło. Miło mi poznać, Ewa. Pracuję w Burger Kingu. No? Chcesz być zaprzysiężona. To będziemy się często widywać, czuję. Chodź, Ewa, chodź. Co? To rozgrzeszenie. Co wy robicie? Wiesz, że takie coś opętuje ludzi? Słuchaj, Ewa. Opętanie będzie. Chcesz być z nami? Ja bym cię opętał. Jakieś miejsce w kościele chciałabyś mieć? Co? Zakonne jakieś? No słuchaj, no chyba nie muszę mówić, że będzie, wiesz, warstwy robione będą, nie? Sieci. No warstwy. Pierwsza warstwa, potem druga warstwa, nie? Co? No pierwsza warstwa, druga warstwa. No ty możesz być w drugiej warstwie. Pierwsza warstwa to zakon, a druga warstwa to wiesz co, nie? Co? No wiesz co. No nie wiem. No właśnie. Dobrze, cieszę się, że chcesz. Dobra. Potem będziesz zaprzysiężony, chodź. Jezu, ile tu ludzi. Dia. Zapraszam do środka. Ty też, szczególnie jak teraz całą twarz mi tak... Tutaj. To najpierw mi plujesz, a później co? Ty kurwa jesteś kleszcz pierdolony. Zapraszam. Twoje szpony tam nie sięgają. Ale jesteśmy w domu Bożym, proszę o spokój. Dorianku, wyczyść proszę kielichy. Kielicha, dobra. Chcesz na zewnętrz? Pokaż zewnątrz. Zebraliśmy się tu dziś, aby... Dziękuję. Zebraliśmy się tu dziś, aby pobłogosławić dwóch nowych uczniów. To o nas... Z pierwszej ławki. Chętnych do pomocy w kościele, w naszej liturgii. Wstańcie i proszę podejście tutaj pod ołtarz. Na pewno jest żadna sekta? Imię i nazwisko. Pana... San Torino. Skąd jesteś?
Z Włoch, południowe Włochy. Południowe Włochy. Czy czujesz powołanie, mój synu? Czuję, że moja droga przez poprzednie życie była brudna i skazana nieczystymi czynami. Mm-hmm. Chciałbym to naprawić. Ja rozumiem. Podejdź tutaj, proszę. Czy widzisz ten krzyż? Widzę. Dobrze, dobrze. Nie prowokuj mnie. Czy przysięgasz i ślubujesz wierność? Tak. Miłość? Tak. I pracę za darmo? Tak, powiedz. Ale tak. z benefitami. Tak, dobrze. Ja, Erwin Knuckles, pastor tego klasztoru, mianuję cię na ministranta oraz automatycznie upgrade'uję cię na wyższą rangę. Brawo. Dziękuję. To dla mnie zaszczyt. Będę czynił dobro i głosił słowo ciszy. Dobrze. Drake. Synu, podejdź tutaj z lewej. A ty klękaj tam. Myślę, że powinniśmy klaskać. Nie wiem właśnie. Jak się nazywasz, synu? Dia. Dia co? Bless. Diables. Rozumiem. Diables. Czy czujesz powołanie? Czy chcesz służyć Bogu? Tak. Czy przysięgasz miłość? Oczywiście. Wierność. Nie teraz, jeszcze nie. Sorry. Wierność. Tak. I pracę za darmo? Jak najbardziej. Super. Trzymasz pod pachami? Wszech i wobec ogłaszam, że ten tutaj diables zostaje nominowany na ministranta. Brawo. Nie powinniśmy. Brawo było. Za to wyróżnienie. Brawo. To się kurwa klaszcz jak samolot ląduje. Dobrze. Zapraszam was do tutaj naszej zakrystii. Dziewczyny, poczekajcie tutaj, proszę. I kolega też poczeka. Nas. Zapraszam. Ciężkie te drzwi. Chodźmy. Diables i Santorini. Będę mówił do ciebie Thor, ewentualnie. Coś się dzieje? Okej, okay, nie pytam. Nie, jasne, nie ma problemu, luzik. Zapraszam. Nie no, widzowie, wygląda mocno, no kurde. Zapraszam. Bo to jakś... kurde... Santorini. Tak. Gratuluję. Dziękuję. To dla mnie zaszczyt. Awansuję cię. Dziękuję za awans. Jeszcze wyżej idziesz, spokojnie. O, wikary. Dostałem faktycznie. Wikary, tak. Oraz gratulacje. Diables. Dziękuję. Również tutaj przyjmuję cię. Gratuluję. O. No i to tyle. Był tu jeszcze jeden taki chętny, który się nawet zawiesił w kościele, tylko nie wiem, gdzie on jest. On się tu kręcił gdzieś. Go widzieliśmy przez chwilę. Mhm. No a potem go nie było. No trudno. Jak się pojawi, to coś, coś podziałamy. Teoretyczne i techniczne. Mm-hmm. Czy ubiór? Jako wikariusz? Musimy iść. Musimy teraz pójść po stroje. Dobra. Nie wiem, czy macie wytrych i serio można, kurczę, ogarnąć ten samochód? No przecież da zobaczcie, się, jaki ja mam samochód. Ale gdzie mam możemy? Ludzi, którzy... Mam już kontakty. Tak? To ogarnijmy tutaj, żeby otworzyć ten samochód, mi proszę. Jasne. O, to jest umowa.
proszę pana, z Padiną. Jestem, siema, siema. Będzie trzeba otworzyć to, tą furę. Kurwa, może być problem. Tak? Pewnie tutaj na pewno masz jakieś techniki. No właśnie, trzeba było wytyszku, a z wytyszkami straszna lipa jest w mejcie. No. A patrz, jaki samochód. Dostałem i nie mogę go otworzyć. A on jakby już papiery proboszcz ma? Nie, 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 nie. Został mi przywieziony lawetą i powiedziano mi, że to prezent. Bo można by było w sumie jechać zobaczyć na odholowanie, czy Rychu nie ściągnąłby go na garaż i wtedy może jakoś by się udało otworzyć, nie? No, coś byśmy mogli podziałać, nie? Tylko, że no, pytanie, czy... To już jest przepisany jakby w urzędzie papier, że tamten ksiądz przepisał to na... No właśnie, nie wiadomo, chyba nie, chyba nie. To możemy jechać zobaczyć na odholowanie w takim układzie. Kurde, no to Mary Jane można by... Bo w sumie to dostałem od bezdomnego. Co z tymi... Co tam w środku? Słuchaj, zwołaj wszystkich i do katakumb ich. Przy wejściu do katakumb, no. Dobra. Panie Spadino, no generalnie trzeba będzie, jeżeli nie magią, to siłą. Więc trzeba będzie ogarnąć kontakty tak, żeby ten samochód otworzyć dzisiaj, dobrze? On nie jest niestety na mnie chyba spisany, nie mam pojęcia. Został było tak, że umarł główny ksiądz i nagle przyjeżdża laweta z samochodem i o, to jest już pana, gratuluję, tylko nie mamy kluczy. No ja też nie mam kluczy. Chyba bezdomnego był. Więc ciężka sprawa, ciężki temat, nie? Ciężko, no. Mówię, możemy spróbować jedynie to holowania. Musiał proszę jechać ze mną, bo... Aha. To czekaj, to najpierw zrobimy po Bożemu, a potem zobaczymy, czy się uda inaczej, dobra? Bo potrzebujemy 5 minut. Ty, zobaczcie, czy interakcją mogę zamknąć drzwi, nie? No, muszę iść naprawić auto, to jest dramat jakiś. Kurde, pod katakumby szybko. Jakie katakumby? Spokojnie. Oj, proszę, wszystko okay? W porządku. Tak, wszystko jest okej, nie ma problemu, zapraszam tam. Jakie katakumby? Nie, nie ma. Spokojnie, iść za Dorianem Lychem i dobrze będzie. Chodźcie tu, kurwa, bo was siła... No właśnie. No. Erwin, bo my chcieliśmy auto ogarnąć. No to jest auto ogarnięte, nie? Ale zaraz takie, wiesz, żebyśmy mogli też tutaj zadania robić. No to zaraz. Dobra, wywołamy Mary Jane, jak się nie uda, to ogarniemy wam outfity i samochód, dobrze? Dobrze. A Spadino coś tam podziała, dobra. Jest w ogóle zejście tutaj gdzieś? Tak, chodźcie. Dobra. Kurde, my tu basen mamy. No jest trochę, nie? To duży teren, duży. Dobra, a to będzie creepy. Dobra. Ja zasłonię oczy. Możliwe. Zapraszam. Czy ktoś boi się egzorcyzmów? Dobra. No to zapraszam. A zależy, czy będą na mnie. Zapraszam. Ja już czuję. Oj, widzowie. Zapraszamy, panie, zapraszamy. O Boże, ale się panie świeci. Proszę. Zapraszam. Oj, widzowie. Czemu to są jakieś kości? Ustawcie się w rogach, przy pilarach. On na pewno jest bezpieczne. Tak. Zaryzykujemy. Możliwe, że Mary Jane w ogóle nie żyje, dlatego spróbujemy ją wezwać. Klęknij i kucnij. Mary Jane. Objaw się nam. Nie jesteśmy cię godni. Mary Jane, dostałem ten sztylet.
od twojego ojca. Twój ojciec niestety umarł. Chciałem mu pomóc na czas. Mary Jane, nie jestem godzien. Mary Jane, jeżeli mogę, chciałbym oddać ci ten sztylet. Czego chcesz w zamian? Chciałbym, aby nasza religia była najpotężniejszą religią w tym mieście. Żeby moi pracownicy byli najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Żeby kobiety lgnęły do mnie niczym muchy do światła. Żeby samochód, który stoi przed zachrystią, był otwarty i był tylko dla mnie. Oraz... Najpierw muszę cię naznaczyć. Musisz zostać naznaczony przez Mariana. O mój Boże. Tak. Sprawdźmy, czy jesteś tego godzien. Oczywiście. Poddam się każdej próbie. Jesteś tego godzien. Stań. Narodziłeś się na nowo. Dziękuję. Teraz nadchodzi czas. Dostałeś moc. Całe narody będą przed tobą klękać. Jam jest Erwin Knuckles, właściciel kluczyków do samochodu. Pastor jedynej religii. Nie zapędzaj się tak szybko. A, tak. Na te kluczyki, żeby dostać ten samochód, będziesz musiał troszkę popracować. Oczywiście. Tak, Mary Jane. Weź to. Tak. Znajdźcie odpowiednią osobę. Trudzą się te osoby samochodami. Zanieś to im. Niech pomogą ci uruchomić samochód. Dziękuję. Pożegnajmy Mary Jane, mówiąc trzy razy. A teraz dajcie mi swój... Nie Mary, Marian! A tak! Marian! Marian Jane! Jak Mary? Marian Jane, dziękuję bardzo. Bo ci zaraz zabiorę wszystkie moce. Przepraszam. Uciekajmy stąd. Odejście i zostawcie. Prością, z przyjemnością! Szybko, szybko. Oj! Co się stało? Jezus, co ty? Jakaś moc. Oj, co się dzieje? Szybko, do wyjścia! O mój Boże, co jest, kurde? Co to było? Ej, ja muszę zapalić. A ja pierdzielę, że was nie było! No duch był! Uciekła, no! Uciekła, wiecie co tam było? Ja pierdzielę! Pisaliśmy łowę. Jaka imbab się robiła, co się dzieje? To Marian, dlatego nie mogliśmy Mary Jane znaleźć. Marian! Marian? Marian. Co, udało się? Co zapada? Tak, udało się pozyskać rzeczy. Słuchajcie. Co ty tak kopcisz? Co ty tak, kurde, tu kopcisz? Komu macie to? Kim ty w ogóle jesteś, przepraszam? Kto to jest? Ja? No? No kurwa, właśnie. Co tam się działo? Mówicie tyle. Kim ty w ogóle jesteś? Dorian, weź go jakoś, nie wiem. On płonął, coś płynęło, nagle Mary starała się Marianę. Nie, wchodzę z wami od dłuższego czasu. On dostał opierdziel, tak? Go telepało po lewo i na prawo, bo Mary mówi zaraz Marian. To już je spotkał. No. Chodź, San? Gadałem z nim. Ale jest imba. Chodź. Ale wiadomo. Tak, wiadomo. Znamy następny krok.